Dzień dobry, witam na kanale. Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z dodatku do mapy, jakim jest Poland Detail Adding. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę tutaj Channel, Torka, Mirek Baka, Horizon, Piotrek, Szerszęcinek, Remigiusz, Kuba, Karol, Luxonix, Miłosz, Otison, Silver Dragon, Mirek Baka już był, Maciek, siemano. Bastian, witam. O, Bastian, dzisiaj zdążyłeś, elegancko. No, takie godziny mam, a nie inne. I no, tak jak ktoś nie zdąży, no to ogląda zapis. Pershing, witam. Nie wiem, coś ty za jeden, ale nikżeś se wybrał i ikonkę, znaczy twoje zdjęcie, petarda. Mirek, siema. Mat, witma. Krzysztof Roszyk, siemanko. Piotr Skowron, siemanko, witam ciebie. Witek 943, siema. Kamil, siema. Roltir, witam. Togusa, witam. Moi drodzy, jesteśmy na Poland Detail Adding. Nie wiem, chyba nie było dźwięku nitra. Channel też dziś na czas. No, wiecie, każdy, kto mnie ogląda, przyzwyczai się do tych godzin, że one takie będą teraz. Marcinowek, a kto tu napisał taki tekst, który mnie trochę rozwalił? Czekajcie, Kargomaniak chyba. On już jest, to są wszyscy, zaczynamy. No to grubo. Słuchajcie, man nie jest mój. Przekwalifikowałem, że tak powiem, profil od mapy Węgier. Aczkolwiek nie wiem, czy jeszcze na mapę Węgier będę wracał. Teraz jest tyle tych polskich map pomezania skala 1 do 1, także ja już nie potrzebuję Węgier, tak na dobrą sprawę. Także przekwalifikowałem profil od mapy Węgier, żeby nie tworzyć nowego i tu się trochę pomieszało, nie miałem tutaj pieniędzy, no wiadomo jak to na mapie Węgier kiedyś było. I mam mana z... Ignacy mnie namówił na mana. Mam mana z, po prostu z gry. Natomiast będę tu chciał kupić sobie mana, bo mam mana od Mastera. Nie wiem, czy to dzisiaj nastąpi. O właśnie, a czemu mi teraz tracker, nie działa mi tracker, nie wiem czemu mi tracker. A to dzisiaj mi tracker, patrzcie, jaki pech. Tracker mi nie działa. To dzisiaj nie będzie... Dzisiaj nie będzie trackera, moi drodzy. Jaki pech, kamerka mi działa, coś tracker mi nie działa, nie wiem czemu. Może coś tu namieszałem, może poprzyciskałem coś. Bladego pojęcia nie mam. Dobra, kij z tym. Kuri, siemaneczko. Wszystkiego dobrego. Kuri, wzajemnie, dziękuję bardzo. Krzysztof Lakota, witaj Dandy dziś. Nie, Krzysztof, to nie jest nowa mapa. To jest tak na dobrą sprawę kontynuacja. Ja tą mapę już kiedyś nagrywałem. Poland Detail Adding. Oni, już pokazuję wam mapę. To jest tak na dobrą sprawę przerabianie Warszawy i okolic. Na tym dodatku tu sobie możemy pojeździć. I z tego, co mi ktoś tam napisał, nawet na Discordzie mi tam ktoś napisał u nich, żebym jechał południowa Warszawa, ale ja nie będę jechał tak, jak mi tam napisali, słuchajcie, bo ja nie mam takiego wyboru na razie. Także polecimy sobie w tym momencie, polecimy sobie z... Jestem w Zwoleniu teraz i ze Zwolenia polecimy przez jakieś Kozienice do Warki. Tu są, zobaczcie, w ogóle inne firmy, oni mają swoje, tu są naczepy firmowe, ich robione. Pamiętam, że to było z lotu bodajże, na lotnisko jak się jechało, to z lotu były naczepy. No tu trochę inaczej to jest, natomiast ktoś tam napisał, szkoda, że to nie jest mapa 1 do 1. No szkoda, że to nie jest mapa 1 do 1, na oddzielnym module. Dudi, byłeś w moim mieście Żerardów. Z promoc nie działa. Nie, do tego trzeba mieć tylko Going East i Skandynawię. Tylko do tego trzeba to mieć, żeby to działało. Te dwa DLC i wrzucamy sobie po prostu do folderu mod tylko jeden plik z mapą i to nam śmiga. Także ja myślę, że ja powoli będę śmigał. Jak będziecie coś chcieli wiedzieć podczas jazdy, to dawajcie mi znać. I jedziemy po prostu sobie, moi drodzy parafianie. Garwolin, jakieś firmy są. No powiem ci, że tu naprawdę jest dużo zrobione. Już wtedy było bardzo dużo zrobione, jak ona była w zeszłym wydaniu. Mapa mnie się bardzo podoba i wiem, że ona zrobiła taki duży wstrząs był, bo
bardzo dużo ludzi jest z tych rejonów i bardzo dużo rzeczy jest tutaj odwzorowane, także... Także naprawdę spoko się po niej jeździ, spoko to wszystko wygląda. Mnie się najbardziej podobało, że te firmy tu są troszeczkę poprzeinaczane, że tak powiem, ponazywane i naczepy. No te naczepy lotu na mnie zrobiły największe wrażenie. No okej, Krzysztof, jak widziałeś tam na innym kanale, to spoko. Ja mówię, ja to, o Jezu, kiedyś miałem tutaj z chłopakami na TeamSpeaku, żeśmy siedzieli. I ja jechałem po tej mapie, a oni opowiadali. Natomiast dzisiaj to już jest taka jazda po prostu. Po prostu tylko po mapie. Kamel, siemanko, najlepszego również tobie w nowym roku. Także lecimy sobie do tej warki. W warce, może mi się uda inne auto kupić, bo tam mam trochę... Ale wolałbym mana, kurde, nie wiem gdzie jest sery ten mana. Dodali Puławy, województwo lubelskie, Witek. Ta wersja PDA do pobrania jeszcze tylko... Nie, kurii, ta wersja jest tu w opisie. W opisie streama masz tam link. Możesz ją pobrać od nich z Facebooka. Tam na ich Facebooku PDA jest przypięty na samej górze post, z którego możesz pobrać... Z linkiem, z którego możesz pobrać tą mapę. Szybko się pobiera, instalacja jest dziecinnie prosta, bo jeden link, jeden plik tak na dobrą sprawę. To już jest plik SCS chyba, jak go pobierzesz, także tylko go wrzucasz do folderu mod i działa. Jakub Sybiga, siema. Adrian, ty na górnym łóżku? Ja nawet nie wiem, czy on ma górne łóżko. No gdzieś ty te... Gdzie ty tam się chcesz wcisnąć? Na górne łóżko. No tam zamknąć bym cię zamknął, ale jak ty byś stamtąd patrzył na drogę? Kamil, w porządku, zdrowie, dzięki. No, Maciek tutaj potwierdza, tak, to jest plik SCS. Ja go dzisiaj pobrałem. Wczoraj chciałem ogólnie PDA już zestreamować, ale trochę się wczoraj nie ułożyło. Czasowo i okolicznościowo, że tak powiem. I wczoraj niestety nie wyszło mi. Mi tu się bardzo podobał przejazd koło lotniska. Wiem, że tam koło lotniska się wjeżdżało na taki wiadukt i samoloty tam lądowały. No, fajnie to wyglądało. Nie wiem, czy tak jest w reale, bo Pershing na naczepie siedzisz. Okej, okay. A ja teraz pobieram. No, mówiłeś, no a czemu Marcin nie pobrać i nie pojeździć? To nic nie kosztuje, widzisz. A naprawdę mapka zresztą, jak będziesz chciał, to sobie tu zobaczysz już. Naprawdę bardzo fajna. Mówię, PDA, pomezania, takie, no PDA trochę odwzorowuje, nie? Także nie ma tutaj co gadać, no pomezania to jest całkiem fikcyjna. Ale widzicie ile ma, PDA, pomezania, fikcyjna Polska. No jest po czym jeździć, kurde. Promost i, no Jacek, no ja mówię, że ta mapa z niczym nie działa, już to mówiłem. Zresztą jak ktoś wejdzie na Facebooka do nich, to sobie przeczyta. Oni mają wszystko ładnie opisane na Facebooku też, że tylko do tego trzeba Skandynawię i Going East. Siema Adam Orzuk. Najzdrowszego na Nowy Rok. Nomad, dzięki. Chyba to najzdrowszego to jest takie najbardziej popularne teraz, najbardziej popularne składanie życzeń, bo to jest najważniejsze. No oczywiście ja sobie tu wrzuciłem tylko Next Gena. A Next Gena widzieliście na Facebooku u mnie? Kurde, Damian robi zimówkę Next Gena. No to się porobiło, to się porobiło. A jakby ci wszyscy twórcy tych różnych map się połączyli... Kurde, jakby ci wszyscy twórcy tych wszystkich map się połączyli, to po dwóch dniach by się skłócili i by się rozpadli i tak. Każdy ma swoją wizję, każdy ma swój system działania, każdy ma swoje tempo. Nie daliby rady, moim zdaniem. Większość z nich nie dałaby rady się ze sobą. Tak z obserwacji po prostu, nie? Taka prawda jest, no. Ale gdyby te tereny teraz, gdyby taki Poland Detail Adding, no ale... Wrzucić jeszcze do Promoda na Polanda. Kolejny dobry teren.
Tylko weź to potem, już to przerabialiśmy ten temat tyle razy. Weź to potem dostosowuj za każdym razem, kiedy wyjdzie nowy patch, kiedy nowy promot. Ile myśmy miesięcy czekali na ten Polar Detail Adding? Ja odcinek nagrywałem w czerwcu 2020 roku. Z tej mapy, bo... Oj, przejechałem. Dobra, zawrócę. Gadam do was i przejechałem. I skończyliby z mega kacem. Albo by było tak, Jacek, żeby skończyli z mega kacem. Dobra, teraz tutaj lecimy. Kurde, tak się do tego trackera już trochę przyzwyczaiłem, że teraz już patrzę się w bok zamiast przyciskać guzik. Tak, dźwięki z gry. Ja mam mana od Mastera. Ja nie wiem, czy jego dźwięki działają na many domyślne z gry. Chyba będziemy pod rampę gdzieś pod jakąś podstawiać. Tak mi się wydaje. Cyk. A będę tam. Będę cofał do tyłu. No to tam będę cofał. Zacne grono fanów symulatorów. Siemanko, Lucius. No, zapędziłem się kamel troszkę. Ale to nic. Dobra, Dandy, dziś obejrzę sobie później. Wychodzę szerokości. Trzymaj się, Krzysztof. Łukasz Chmielecki, spokojnej ścieżki. Dzięki, spokojnej ścieżki. Dziwnie to zabrzmiało, ale... Bałtycka szlak? Mateusz Domin? Jaka bałtycka szlak? To nie jest bałtycki szlak, to jest inna mapa całkiem. Motofan, siemaneczko. O, zobaczcie na przykład na te naczepy z tej firmy Deltima. Zobaczcie. O kurde, nie mam przybliżania tego, muszę sobie przybliżanie ustawić. Zaraz ustawię, bo później jak się ktoś pyta... Ustawię sobie przybliżanie kamery... ze środka. Zaraz zobaczymy, gdzie to była ta kamera. Kontrolery HUD. Sterowanie kamery. Przybliż kamerę z wnętrza. No jest. O, Deltima. Kreatywna logistyka dla biznesu, zobaczcie. Chyba powinienem trochę wyprostować ją, tak mi się wydaje, ale może załapię. O, załapało. Dobra. Teraz czekajcie, co tu się... Znowuż mi się czat przestawił, cholipcia. Pewnie chodzi o szlak Bufka. Ostatni konkurs TCS trzeba obejrzeć. Konkurs TCS? Marcin, a moja coś tam chciała, ale powiedziałem, że teraz jestem na audiencji. Nic z tego, są rzeczy ważne i ważniejsze. Audiencja. Kontynuuj, 14 tysięcy. Słuchajcie, kurde, no zarządzaj, kurde, nie mogę tutaj kupić sobie mana. Ej, ale czekajcie, dilerzy ciężarówek? A nie można uzyskać dostęp do dealera? Jest man, proszę bardzo. Ile? 645 tysięcy on kosztuje. Kurde, ja mam jakiegoś manika od Mastera chciał. Czekajcie, może mogę pożyczkę wziąć. 1 723 000. Weźmiemy tą. A, ja nie mogę właśnie wziąć. Właśnie nie mogę wziąć, bo mam tych pożyczek trochę nabrane. Ja pierdziele. No dobra, to jeździmy dalej. 596 tysięcy. Jeździmy dalej, kurde, samochodem z gry. Turniej czterech skoczni, no TCS, no tak myślałem, ale już mówię, skoki narciarskie to SN. Widzisz, nie mój świat. Ja się nie interesuję tym, aczkolwiek ostatnio patrzałem na jakiś i podobało mi się. Galeria Mokotów do Koszyc, tu do Szczecina, Hamburg. Z Warki do Norymbergi, do Limoges. Takie dalekie kursy są. Kozienice.
Stavanger. No ja nie chcę takich długich. Ja chcę tylko, że można było to wyłączyć, żeby tylko blisko jeździć. Puławy, Łódź. Warszawa. Kassel. No kurde, blade. Siemanes, Łukasz Kuc. Witam. Widzę życie na kredycie w wirtualu i w realu, jak to się mówi. Norymberga. O, tutaj coś. No zobaczcie, same dalekie kursy.